jakie plany mają na weekend? Za dużo reklam było, no ale teraz wiadomości po 7 minutach reklam. Za dużo reklam było, za dużo. Zapraszam. W Warszawie na Zamku Królewskim trwa szczyt Trójmorza z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa. W szczycie biorą też udział przywódcy 12 krajów z Europy Środkowo-Wschodniej. To inicjatywa, dzięki której cały region ma rozwijać się gospodarczo. Tak. Chodzi zarówno o infrastrukturę, jak i energetykę. Inicjatywa zrzesza kraje położone między Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Prezydent USA Donald Trump podczas przemówienia do liderów państw Trójmorza powiedział, że każdy z krajów biorących udział w szczycie ma inspirującą historię. Poradziliście sobie z latami ucisku i wszystkich was łączy nadzieja, że wasze kraje będą rozkwitać, mówił Donald Trump. Większy dostęp do rynków energetyki, mniej barier. To jest co chcemy zrobić. Inicjatywa Trójmorza ma potencjał, by osiągnąć te ważne cele, dodał amerykański prezydent. Wcześniej prezydent USA Donald Trump spotkał się z polskim prezydentem. Andrzej Duda powiedział, że jednym z rozmów z prezydentem Donaldem Trumpem były sprawy bezpieczeństwa. Politycy wybrali Chrystusa, współpracy wojskowej i sytuacji na Ukrainie. Mówiliśmy o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, mówiliśmy o wzmacnianiu bezpieczeństwa naszej części Europy, a zarazem wschodniej flanki NATO. Mówiliśmy w ogóle o sytuacji bezpieczeństwa w tej części Europy. Rozmawialiśmy również o sytuacji na Ukrainie. Rozmawialiśmy o zbliżających się ćwiczeniach Zapad 17, które będą się odbywały na Białorusi. Rozmawialiśmy również na temat kontraktów związanych z modernizacją polskiej armii. Polska to wspaniały naród, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump mówił też, jak spodobała mu się Polska i Warszawa. Macie bogatą historię i absolutnie niezniszczalnego ducha. O tym przekonujemy się od wielu lat. Po 13:00 prezydent USA Donald Trump wygłosi przemówienie na placu Krasińskich przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. Tymczasem pierwsza dama USA Melania Trump spotkała się z Agatą Kornhauser-Dudą. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10:30 w Belwederze. Pierwsze damy rozmawiały ponad pół godziny. Obie pierwsze damy są teraz w Centrum Nauki Kopernik. Biorą tam udział w spotkaniu z dziećmi i młodzieżą w ramach warsztatów naukowych. Kilkanaście godzin wizyty Donalda Trumpa w Warszawie to ważne polityczne spotkania, a dla mieszkańców duże utrudnienia. Część ulic, szczególnie w centrum miasta, jest i będzie wyłączona z ruchu. Szereg innych ulic będzie zamykanych na czas przejazdu prezydenckiej kolumny. Choć hotel Marriott, w którym odpoczywała amerykańska para prezydencka, przypominał dziś twierdzę, warszawiacy przyszli przywitać Donalda Trumpa i jego małżonkę. Od 8 rano czekali przed hotelem, kiedy limuzyny wreszcie wyjechały. Zachwytom nie było końca. No to moment trwało 3 sekundy. Ale widziałam, prezydent pomachał do tłumu. Ja już tak jak mówiłam, zobaczyłam po prostu wóz i tyle, ale przynajmniej byłam jakieś 20 metrów od prezydenta USA, więc no przynajmniej tyle, mogę się potem pochwalić. Szczególnie, że wizyta prezydenta kosztuje warszawiaków sporo utrudnień. Czasowe wyłączenia ulic będą towarzyszyły mieszkańcom stolicy do wylotu pary prezydenckiej, czyli do godziny 14:00. Trochę jest, no ale wiadomo, bezpieczeństwo najważniejsze. No nie mogę podjechać na przykład do pracy, teraz chodzę, szukam, czy nie ma jakiegoś znaku, że mi samochód na przykład wywiozą, bo tam zaparkowałam, więc wczoraj w ogóle wzięłam wolne, a dzisiaj to przy każdej takiej okazji są utrudnienia i problemy. A tych do 14:00 głównie trzeba się spodziewać w okolicy Placu Zamkowego, a także Placu Krasińskich. Do tej pory odholowano z miejsc postojowych objętych zakazem ponad 200 samochodów. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Do Polski trafi system rakietowy Patriot. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz poinformował, że w nocy podpisano memorandum, w którym rząd Stanów Zjednoczonych wyraził zgodę na sprzedanie Polsce baterii i rakiet Patriot w najnowocześniejszej konfiguracji, takiej, jakiej używają wojska. Z tym Trumpem to jest tak, żeby nie za bardzo tu wiedzieli, gdzie przejeżdża i kiedy, bo ta liczka mówi, że oczywiście to wczoraj miało być. Ja mówię, no wczoraj patrzę, że zapowiadają na dzisiaj. No to dziś. No to czyli, że nie wczoraj, no ale jak kolumna jedzie, no to przecież trasą łazienkowską to sygnał jest, prawda? Przez rakiety Patriot. Pierwsze baterie rakiet Patriot mają trafić do Polski do 2022 roku. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 11:35. Słuchają Państwo Polskiego Radio 24. Dziś nasz program poświęcony w zdecydowanej mierze wizycie amerykańskiego prezydenta.
Polsce. W tej chwili na Zamku Królewskim w Warszawie z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa trwa szczyt Trójmorza. Trójmorza, czyli koalicji przywódców 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej o znaczeniu koncepcji Trójmorza, mówił prezydent RP Andrzej Duda. Dziękuję bardzo panu prezydentowi za roztoczenie tej perspektywy współpracy. Dziękuję za to, bo cieszę się, że pan prezydent rozumie znaczenie regionu, w którym narodziła się i istnieje inicjatywa Trójmorza. Jaka durna baba, że z panią Wiesławą rozmawiam. Nie umie mówić, jaki tam burdel. Tysiąc babek tam siedzi gdzieś, nie wiadomo gdzie. I ona też z panią Wiesławą rozmawia. Niech się buja. Proszę państwa, PKB, które skumulowane wynosi łącznie ponad 1,5 biliona dolarów, a jeżeli to skumulowane PKB będziemy mierzyli w parytecie siły nabywczej, to w istocie wynosi ono ponad 3 biliony dolarów. Bezrobocie bardzo niskie jak na standardy Unii Europejskiej, bo poniżej średniej europejskiej, tuż poniżej 7%, to przede wszystkim wielka perspektywa rozwojowa, bo to jest ten obszar Unii Europejskiej, który kiedyś znajdował się w dużej części poza żelazną kurtyną i na tle potencjału, w jakim rozwinęła się infrastruktura drogowa, kolejowa, energetyczna, telekomunikacyjna zachodniej Europy, a więc tak zwanej starej Unii, jak czasem mówimy, jest cały czas jeszcze regionem niedoinwestowanym, jest cały czas regionem, gdzie jest bardzo wiele do zrobienia, więc potencjał do wykorzystania jest ogromny. Pan prezydent wspominał o dostawach gazu. Chcemy stworzyć korytarz północ-południe, właśnie korytarz gazowy pomiędzy gazoportem w Świnoujściu, a przyszłym gazoportem na wyspie Krk w Chorwacji, ale chcemy także poprzez ten system zabezpieczyć energetycznie wszystkie kraje naszego regionu. Chcemy, żeby nigdy nie było takiej sytuacji, że ktokolwiek będzie mógł zastosować wobec naszej części Europy, czy wobec któregokolwiek z krajów naszej części Europy szantaż gazowy. Tym bardziej, że dzisiaj nasze kraje łącznie importują ponad 40 milionów metrów sześciennych gazu rocznie i jak przewidują eksperci, do 2030 roku to zapotrzebowanie na gaz w naszych krajach wzrośnie być może nawet o 14%, podczas gdy, jak wskazują ci sami eksperci, w krajach Europy Zachodniej ono będzie się obniżało i prawdopodobnie obniży się o 4%. A więc to my jesteśmy tą perspektywiczną częścią europejskiego rynku, gdzie najprawdopodobniej tego gazu będzie potrzeba w najbliższych latach coraz więcej. I stąd cieszę się ogromnie, że o tym dzisiaj rozmawiamy, bo rzeczywiście Stany Zjednoczone, które rocznie są w stanie eksportować nawet 180 milionów metrów sześciennych gazu, no, są tutaj bardzo perspektywicznym kontrahentem, bardzo perspektywicznym dostawcą i wierzę w to, że takie kontrakty, które będą właśnie budowały tą dywersyfikację źródeł dostaw dla naszej części Europy i w związku z tym budowały to bezpieczeństwo energetyczne, że one będą mogły być realizowane. Cieszę się z tego bardzo. Chciałbym, proszę państwa, żebyśmy powiedzieli jasno, że ta nasza współpraca ma dać Europie trzy impulsy. Modernizacyjny, integracyjny i zjednoczeniowy. Ten modernizacyjny to to, czego my bardzo potrzebujemy. My potrzebujemy modernizacji w naszej części Europy, modernizacji naszych przemysłów, potrzebujemy czynić nasze gospodarki coraz bardziej nowoczesnymi. Integracyjny, potrzebujemy dobrych połączeń komunikacyjnych, zwłaszcza na osi północ-południe, połączeń, których nam dzisiaj bardzo brakuje, drogowych, kolejowych, tak jak mówiłem, energetycznych, telekomunikacyjnych. To jest wszystko to, co chcemy uzupełnić. I wreszcie zjednoczeniowy, czyli ten, który w efekcie będzie prowadził
prowadził do zacieśnienia więzi nie tylko w naszej części Europy, ale będzie prowadził do zacieśnienia więzi naszej części Europy z pozostałą częścią Unii Europejskiej, tak żeby Unia Europejska dzięki naszej współpracy, dzięki naszemu staraniu stawała się coraz silniejsza, coraz bardziej równo rozwinięta i coraz bardziej konkurencyjna gospodarczo wobec świata zewnętrznego. To jest, wydaje mi się, ten podstawowy zarys, dla którego my powinniśmy się skupić i jako głowy państw wspierać współpracę właśnie w obszarze tutaj Trójmorza. Współpracę gospodarczą, współpracę polityczną. Liczę na to, że zaangażują się w to nasze rządy, że zaangażują się w to także samorządy w naszych krajach, ale przede wszystkim, że zaangażuje się w to biznes i te wielkie przedsięwzięcia będą realizowane. Wspomnę tylko o tym, żebyśmy widzieli, jaka jest perspektywa, że nasi przyjaciele z Chorwacji, pani prezydent, mają ekspertyzę, która wskazuje na to, że w naszej części Europy można realizować 157 wielkich projektów infrastrukturalnych, z których każdy jest perspektywiczny. Czy warto w ogóle mówić coś więcej? 157 wielkich projektów infrastrukturalnych. Pani prezydent, przekazuję pani głos i proszę uprzejmie o dalsze prowadzenie obrad. O znaczeniu idei Trójmorza w trakcie szczytu Trójmorza, czyli spotkania przywódców i reprezentantów 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, mówił prezydent RP Andrzej Duda. Prezydent Donald Trump w Polsce. Na zegarze 11.42 słuchają państwo Polskiego Radia 24. Dzisiaj obszernie relacjonujemy to, co dzieje się w Warszawie. Przypomnijmy, trwa wizyta amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. W studiu kolejny gość, dr Marcin Kędziecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Na początek Trójmorze. Trwa właśnie na Zamku Królewskim w Warszawie szczyt Trójmorza. Przedstawiciele 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej spotkali się dziś z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ta więź transatlantycka może w jakimś sensie uwiarygadniać tę inicjatywę, jak pan to odbiera? Z pewnością tak, dlatego że do niedawna o Trójmorzu wiedzieli wyłącznie eksperci, politycy i to co więcej, nawet nie ze wszystkich państw regionu. I z pewnością wizyta prezydenta Trumpa sprawia, że dzisiaj Trójmorze jest na ustach, no możemy tak powiedzieć, całego świata. I to jest ogromny sukces kancelarii prezydenta, że no, prezydent Trump de facto żyruje tę inicjatywę. No i dzisiaj, kiedy nasi partnerzy europejscy patrzą na to spotkanie, na ten szczyt, no to widzą jednak, że no, to nie jest taka jakaś efemeryda, tylko to jest jakiś konkretny projekt. Pamiętajmy, że ten pierwszy szczyt Trójmorza, który odbył się przed samym rokiem, bo to była końcówka sierpnia w Dubrowniku, no był robiony w sposób taki dość pośpieszny, dość taki no była taka improwizacyjny. No tutaj już widać wyraźnie, że to jest jakby bardzo poważna inicjatywa i sama obecność prezydenta Trumpa, cokolwiek byśmy o nim nie myśleli, tak, bo to nie jest istotne, czy się z nim zgadzamy, czy nie, natomiast sam, że jest prezydentem USA, czyli mimo wszystko mocarstwa, no dowartościowuje tę inicjatywę. Ale właśnie, Trójmorze, czyli kooperacja 12 krajów, które leżą umownie między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarne i Bałtyckie, to jest Grupa Wyszehradzka i to są szeroko pojęte Bałkany, łącznie z Bułgarią i Rumunią, plus Austria. Co łączy te wszystkie kraje? Co miałoby je, zgodnie z ideą Trójmorza, łączyć w przyszłości jeszcze bardziej? No te wszystkie kraje łączą podobne problemy, głównie jeżeli chodzi o kwestie infrastruktury. Pamiętajmy, że w Unii Europejskiej od dłuższego czasu istniały takie próby rozbudowania infrastruktury na osi północ-południe, bo Unia jest dość dobrze skomunikowana, jeżeli chodzi o ten wektor wschód-zachód. I stąd też pojawiały się w Unii Europejskiej różne projekty typu właśnie oś północ-południe. Pojawiała się strategia Unii Europejskiej na rzecz regionu dunajskiego, strategia Unii Europejskiej na rzecz regionu bałtyckiego, tylko niewiele z tego wynikało. I projekt Trójmorza, który jest projektem, to też chcę podkreślić, projektem, no, bardzo proeuropejskim, takim prounijnym, ma pokazać Unii Europejskiej, że to jest, rozbudowa infrastruktury na tej osi północ-południe w naszym regionie jest niezbędna, ale ona nie jest korzystna tylko i wyłącznie dla nas, ale ona jest także korzystna dla państw Europy Zachodniej. Na tym może skorzystać cała Unia Europejska, także państwa skandynawskie, które no, domykają, bo ich tutaj dzisiaj nie ma, ale pamiętajmy, że one domykają tę oś od północy do południa Europy, czyli od Szwecji de facto po Grecję. W jaki sposób cała Unia Europejska mogłaby skorzystać
stać na rozbudowie czy na koncepcji Trójmorza? Pamiętajmy, że rozbudowa sieci infrastrukturalnej, sieci drogowej, kolejowej, też żeglugi śródlądowej sprawia, że to ułatwia handel, to wzmacnia rynek wewnętrzny, sprawia, że kraje naszego regionu będą bogatsze, im kraje naszego regionu będą bogatsze, tym cały potencjał Unii Europejskiej, taki geopolitycznej, rośnie. Jeżeli dzisiaj mamy mówić o tym, że poszczególne państwa Unii Europejskiej są zbyt słabe, by być aktorami na tym takim bardzo burzliwym arenie międzynarodowej, no to wzmocnienie potencjału ekonomicznego i militarnego państw naszego regionu jednocześnie wzmacnia potencjał Unii Europejskiej. No właśnie, czyli korzyść dla całego kontynentu, chociaż jeśli chodzi o ideę Trójmorza, dotąd w komentarzach, które pojawiały się na zachodzie kontynentu, dominowała albo niewiedza, albo swego rodzaju obawy. No tutaj trzeba rozróżnić. Faktycznie dla wielu państw Europy Zachodniej i społeczeństw Europy Zachodniej wciąż Europa kończy się na Niemczech. Tak? I to jest, Niemcy są tą granicą Europy, to co jest dalej, to jest jakiś taki twór, który niekoniecznie rozumiemy. Niemcy rozumieją to troszkę bardziej, bo z polską granicą i z Czechami. Natomiast dla Francuzów to jest wciąż taki twór, którego nie do końca rozumieją. I też prezydentowi Macronowi łatwiej było nawet w kampanii rozgrywać tą kartę, że to są tacy dziwni Europejczycy. Tutaj się na chwilę zatrzymujemy, do idei Trójmorza wrócimy już za moment, a wcześniej przenosimy się do Centrum Nauki Kopernik. Prezydent Donald Trump w Polsce. No właśnie tam, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, pierwsze damy, małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agata Kornhauser-Duda i małżonka prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Melania Trump spotkały się z dziećmi i młodzieżą w ramach warsztatów naukowych. Na miejscu jest Dorota Piotrowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, oczywiście małżonki prezydentów spotkały się, ale zanim tutaj przyjechały do Centrum Kopernik, to spotkały się już o 10.30 na prywatnej rozmowie w Belwederze. Ona trwała ponad pół godziny i odbywała się w najbardziej reprezentacyjnej sali pompejańskiej. Tutaj to spotkanie obydwu pierwszych dam cieszy się ogromnym zainteresowaniem, no zwłaszcza fotoreporterów, zarówno z Polski, jak i Stanów Zjednoczonych. Jest tutaj naprawdę kilkadziesiąt osób z aparatami, kamerami, także zainteresowanie jest ogromne. Także tych osób, które tutaj przyszły dzisiaj do Centrum Kopernik, i oczywiście zainteresowanie dziennikarzy przed spotkaniem. Wielu zastanawiało się, jak będzie wyglądał tak zwany pojedynek modowy pomiędzy obydwiema pierwszymi damami, i ja bym powiedziała, że to jest absolutny remis, bo obie panie prezentują się pięknie. Szyk i elegancja, tak można określić kreację obu prezydentowych. Agata Kornhauser-Duda ma klasyczną garsonkę w takim amarantowym kolorze, a Melania Trump sukienkę bez rękawów w granatowym kolorze do połowy łydki z takimi też pięknymi wzorami w kolorach pomarańczowych, amarantowych, niebieskich. Jest taki też piękny wzór przypominający kwiat na tej sukience. No a teraz oczywiście Agata Kornhauser-Duda i Melania Trump są w Centrum Kopernik. Ta wizyta jest krótka, ale tutaj pełna atrakcji. Obie panie spędzają czas razem z dziećmi w popularnej majsterni. To jest takie miejsce, które pokazuje Kopernik, którym Kopernik pokazuje na co dzień, czym tak naprawdę się zajmuje, czyli rozwijaniem różnych metod edukacyjnych. I tutaj bardzo dobrze widać, w jaki sposób można się efektywnie uczyć, korzystając z prostych rzeczy, takich jak kubeczki, słomki, druciki, balony. W tym spotkaniu uczestniczą oczywiście dzieci. I tutaj obie panie prezydentowe wzięły udział w warsztatach, także związanych z programowaniem. Młodsze dzieci programowały w takich prostszych programach, a starsi w nieco trudniejszych. Też było tutaj spotkanie przy stoliku, gdzie pokazywane były różne rzeczy, które można stworzyć z elementów wydrukowanych w drukarce 3D. No i to się tutaj cieszyło dużym zainteresowaniem, bo była też między innymi pokazane, ponieważ obie panie zainteresowane są modą, takie połączenie mody z robotyką, czyli takie specjalna robotyczna suknia, która sama unosi pewne swoje części. I obie panie prezydentowe dostały też takie prezenty wydrukowane przez drukarkę 3D. Melania Trump otrzymała szpilkę w kolorze, szpilkę, chodzi mi o but na szpilce w takim amarantowym kolorze, a nasza pani prezydentowa taką kostkę logiczną. Także o
ogromne zainteresowanie tym spotkaniem. Oczywiście panie prezydentowe na pewno nie rozmawiały tylko i wyłącznie o modzie, bo mają podobne poglądy. Obie pokazują przywiązanie do chrześcijańskich wartości. Melania Trump podczas ostatniej wizyty w Watykanie poprosiła papieża Franciszka o poświęcenie różańca, które trzymała w dłoni. W ten sposób pokazała, no, ale że to Jezus Chrystus jest najważniejszą osobą. Szacunek. Szacunek dla Jezusa. Człowiek napisał książkę i w tym radiu waszym 24 mówi, że jest jedna osoba największa bohaterem, którą darza autorytetem. Kim on jest? Kto co jest? No więc pytanie. Odpowiedź szybko nie padła. Okazało się, że jest to Jezus Chrystus. I słusznie. Które mają flagę amerykańską, no i właśnie przeglądają zachwycone. Profesjonalny Jezus Chrystus profesjonalnie się zachował, w sensie takim, że do końca był lojalny względem Jahwe, względem Jehowy. Do swoich dusz będą na Zamku Królewskim, a później na Placu Krasińskim, gdzie będą towarzyszyć prezydentom Polski i Stanów Zjednoczonych. I obie pary prezydencji jeszcze przed wystąpieniem Donalda Trumpa złożą hołd. Profesjonalny Jezus Chrystus. Po co nam to dziadostwo faryzeuszy i saduceuszy, którzy szybciutko dogadują się przeciwko Jezusowi Chrystusowi za plecami jego w książce You Can Live Forever in Paradise on Earth. Była taka ilustracja, jak za plecami Jezusa stoją faryzeusze, stoją saduceusze i obgadują go tak, aby go doprowadzić do śmierci. W Polsce. A na Zamku Królewskim w Warszawie trwa szczyt Trójmorza, czyli spotkanie przywódców i reprezentantów 12 krajów Jezus Chrystus, wiadomość przyprowadzona. Tego spotkania jest prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. A w naszym studiu dr Marcin Kędzierski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Wróćmy do postrzegania Trójmorza. W Europie Wschodniej i Środkowej to jest idea, która staje się coraz bardziej popularna. Czy ta popularność pojawia się również, czy zrozumienie dla tej idei pojawia się również w zachodniej części kontynentu? To nie jest tak, że wszystkie państwa Europy Środkowej są zachwycone ideą Trójmorza i z wielu państw płynęły takie sygnały, że to jest próba takiej rewizji czy odgrzania takiego międzynarodowego pomysłu Międzymorza, czyli współpracy regionalnej pod wodzą Polski. I ta nazwa nawet się pojawiała w początkowych miesiącach, ale później ją zarzucono. Tak, no tutaj bardzo wyraźnie starano się nawet nazwę zmienić i też nieprzypadkowo gospodarzami szczytu są Polska i Chorwacja, a nie tylko i wyłącznie Polska. Nie, to ma jakby pokazać, że to jest inicjatywa o charakterze regionalnym, a nie polsko-centrycznym. Natomiast jeżeli chodzi o państwa Europy Zachodniej, to chciałbym podkreślić, że pojawiają się takie komentarze, że obecność prezydenta Trumpa, który w ostatnich tygodniach jest w istotnym sporze z Niemcami i z Francją. Temperatura relacji amerykańsko-niemieckich, amerykańsko-francuskich bardzo się ochłodziła. I pojawiają się takie głosy, że obecność Trumpa w Warszawie przed wyjazdem na szczyt G20 do Hamburga to jest takie wbicie klina pomiędzy Polskę, czy tą taką nową Europę i starą Europę. Ja bym nie przesadzał z takim określeniem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli popatrzymy na wymianę handlową, Niemcy nie mogą sobie pozwolić na pogorszenie relacji z Amerykanami i odwrotnie. I teraz w Niemczech trwa kampania wyborcza. Trwa kampania wyborcza, ona trwa jeszcze do końca września. Natomiast po wyborach wydaje się, że ta temperatura się znowu ociepli, relacje amerykańsko-niemieckich i amerykańsko-europejskich. A to może być dla Polski o tyle korzystne, że Polska może, to co Polska powinna robić, pokazywać, że delegacja amerykańska naszym celem nie jest rozbijanie jedności europejskiej, tylko pokazanie prezydentowi USA, że relacje transatlantyckie między USA i Unią Europejską są ważne i Polska może być takim, nie mówię, że pośrednikiem, ale ambasadorem właśnie przyjaźni transatlantyckiej pomiędzy USA i Unią Europejską. Polska powinna bardzo wyraźnie pokazywać, że jest państwem członkowskim Unii Europejskiej i może być takim krajem, który ułatwi
no, powrót do dobrych stosunków właśnie ponad Atlantykiem. To zostało dzisiaj zresztą dość wyraźnie powiedziane. Idea Trójmorza to nie ma być konkurencja wschodu wobec zachodu, tylko dopełnienie Jezus Chrystus, bohaterem XX wieku. Andrzeja Duda. Jezus Chrystus jako król ma pojawić się na niebie i ma rozsądzić sprawy pomiędzy narodami. Jezus Chrystus, jedni więcej, drudzy mniej wierzą w Jezusa, stosują się do Niego, albo się podpierają, bo wcale nie wierzą tej wiary. Teokracji to nie ma już od roku 70. naszej ery. Teokracji nie ma już od roku 70., gdy świątynia Salomona została zburzona przez pogan przez Rzym. W dalszym ciągu ten stan ateizmu, bezbożności, trwa. Bezbożnictwa, czy tak naprawdę to, co powinno być konsekwencją jak najgorzej tu szczytu, trzeba najsilniej zaakcentować, bo kopyta w kieszeni, czarne okulary już w XX wieku były, ale teraz szczególnie w XXI wieku, gdy ludzie poumierali, się nie znają, ale udają, że się znają ze zdjęcia w internecie, czyli z internetu. A wiocha jest ogromna, więc manipulacji zwrót. Tutaj na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskim i Krakowem, nad Wisłą, na Mazowszu, manipulacji zwrót. Prezydent Trump tego nie podkreślał, mówił, że Amerykanie są zainteresowani współpracą energetyczną. A gdy znajdą już jednego swojego współwyznawcę, uczynią go stokroć gorszym od diabła. My tu zwracamy uwagę na samego Jezusa jako anioła, archangel, który przyszedł z nieba, archangel, takie jedyne słowo do jedynej osoby się odnoszące. Archangel, Jezus Chrystus, bo niewiasta stworzeń duchowych w niebie urodziła go, wydała go. Archangel, dlatego tutaj przyszedł Jezus Chrystus od Jahwe, od Jehowy, więc w sporze pomiędzy faryzeuszami i saduceuszami sami Jezus powiedział, że waszym ojcem jest diabeł. Dlaczego chcecie mnie zabić? Czy tylko dlatego powiedziałem, że jestem synem Jehowy, że jestem synem Jahwe, że jestem synem ojca? Czy tylko dlatego chcecie mnie zabić, że jestem synem ojca? Także musimy tutaj, proszę Państwa, zlikwidować reklamy, proszę Państwa, za które oni biorą pieniądze, a my nie lubimy zarabiania, bo prawosławni święci uczą nas, że lichwa jest czymś złym, że zarabianie na lichwę, na procent, tu jest aluzja do banków, Getting Bank, aluzja do info małpa portfel ekstraportfel.pl, do polskiego banku, do no, całego mnóstwa. Ja już tutaj nie będę mówiła o Provident, bo Ziobro mówi w internecie, że te banki wszystkie zniszczy, że z nimi się rozliczy, że nie będzie tych banków, bo to nie można tak dwa razy tyle brać. Ja rozumiem, że ktoś na 2-3 lata, jak sobie tak rozłoży, są takie czeskie banki, proszę Państwa, no to jeszcze Profikredyt na przykład, to jeszcze może sobie na to on sam pozwolić, ale prokurator tu wchodzi. Ludzie obcy, którzy widzą, że tu Polakom dzieje się krzywda, a ludzie to już jak są bez wyjścia, to muszą ten kredyt wziąć, muszą mieć teraz pieniądze, ale czy potem będą mieli na spłatę. Tu jest problem. Także proszę do kościołów, zapraszamy. Tu Warszawa jest rzymskokatolicka i proszę modlić się więcej na mszach. Po co mają mówić, że Warszawa jest pijaczką? Po co mają mówić? Nie ma być tolerancji dla pijaków. Nad Wisłą, pod Narodowym Stadionem. Nie ma tego być. Wezwałem imienia Pana. Panie, ratuj moje życie. Jezu, proszę Cię o taką miłość mego serca,
Piątku w Polskim Radiu 24 o 18.45. Dziś o tym, czy amerykański gaz uniezależni nas od dostaw z Rosji i czy konkurencja na rynku gazu wymusi niższe ceny. U nas bohaterem jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus profesjonalny, proszę Państwa. Jest gościem Trump, proszę Państwa. Przy okazji zobaczymy, kto jest. Jezus Chrystus profesjonalny. Przemówienie Donalda Trumpa, relacje ze szczytu Trójmorza i Global Forum. Najświeższe informacje, komentarze oraz opinie ekspertów i publicystów. To wszystko dziś w Polskim Radiu 24. Prezydent Donald Trump w Polsce. Mówi się z Anią Cezarze, Jezuita, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Autopromocja. Zawsze. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 12. Czas na informacje dnia. Prezydent USA jest w Polsce z oficjalną wizytą. Teraz bierze udział w szczycie Trójmorza. Utrudnienia w Warszawie w związku z wizytą Donalda Trumpa. Polska i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie w sprawie systemu rakietowego Patriot. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump jest w Polsce z oficjalną wizytą. Teraz bierze udział w szczycie Trójmorza, który odbywa się na Zamku Królewskim w Warszawie. Wygłosił tam przemówienie do uczestników szczytu. Wcześniej Donald Trump spotkał się z polskim prezydentem Andrzejem Dudą. Na Zamku Królewskim jest reporterka Polskiego Radia Sylwia Bianek. Prezydent Andrzej Duda, otwierając szczyt Trójmorza, powiedział, że potencjał do wykorzystania jest ogromny. Chcemy stworzyć korytarz gazowy ze Świnoujścia do terminalu na wyspie Kosik i zabezpieczyć poprzez ten system energetycznie kraje naszego regionu. Z kolei prezydent Donald Trump mówił, że Stany Zjednoczone stoją ramię w ramię z krajami Trójmorza. Powiedział, że to historyczny szczyt w mieście, gdzie, jak się rzekło, wielokrotnie już czy niemożliwe stawały się możliwymi. Wcześniej na konferencji prasowej Andrzej Duda mówił, że wizyta Donalda Trumpa w Polsce podkreśla więzi między naszymi krajami i świadczy o wysokiej jakości polsko-amerykańskiego sojuszu. Stany Zjednoczone myślą bardzo poważnie, pan prezydent Donald Trump myśli bardzo poważnie o bezpieczeństwie Polski. Myśli bardzo poważnie także o Stanach Zjednoczonych właśnie jako lojalnym naszym sojuszniku. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Z kolei prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział, że Ameryka gotowa jest utrzymać pokój i bezpieczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej. Pracujemy blisko z Polską, reagując na rosyjskie działanie i destabilizację. Jesteśmy wdzięczni za przykład, który Polska wyznaczyła dla wszystkich członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, będąc jednym z nielicznych krajów, które realizują swoje zobowiązania finansowe. Przywódcy rozmawiali także o bezpieczeństwie, w tym bezpieczeństwie energetycznym. Ten temat dominuje teraz w czasie rozmów na szczycie państw Trójmorza. O czym mówiła nasza reporterka? Tymczasem na Placu Krasińskim w Warszawie oczekiwanie na wystąpienie prezydenta USA, które ma się rozpocząć za godzinę. Donald Trump ma wygłosić przemówienie dotyczące przede wszystkim spraw międzynarodowych. Na miejscu jest reporterka Polskiego Radia 24, Ewa Wasążnik. I właśnie punktualnie o godzinie 12 wejścia na Plac Krasińskich zostały zamknięte. Przed chwilą przepłynęła obok mnie rzeka ludzi, osób, które wchodzą cały czas na Plac Krasińskich, żeby tuż po godzinie 13 wysłuchać przemówienia prezydenta Donalda Trumpa do warszawiaków, Polaków i Europejczyków. Temu wydarzeniu towarzyszą specjalne względy bezpieczeństwa. Wszyscy, którzy chcieli wejść na Plac Krasińskich, musieli przejść bardzo szczegółową kontrolę techniczną. Wokół placu jest mnóstwo policjantów, są również wozy strażackie, a nad samym placem co jakiś czas przelatuje policyjny helikopter. Tak jak wspomniałam, przemówienie Donalda Trumpa tuż po godzinie 13:00 wcześniej obie pary prezydenckie, czyli państwo Trumpowie i Agata i Andrzej Dudowie, złożą hołd powstańcom warszawskim tutaj na Placu Krasińskich, gdzie znajduje się, przypomnijmy, pomnik powstania warszawskiego.
Oczekiwanie na przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa na Placu Krasińskich w Warszawie. O tym w relacji naszej reporterki Ewy Wasążnik. Okolice Placu Krasińskich i trasa dojazdu na lotnisko Chopina w Warszawie to miejsca, w których należy się spodziewać utrudnień komunikacyjnych co najmniej do godziny 14. Komenda Stołeczna Policji informuje, że płynny ruch będzie z pewnością zaburzony w centrum stolicy w związku z wizytą amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Trasa przejazdu prezydenta musi być odpowiednio wcześniej przygotowana, wyjaśnia podkomisarz Sylwester Marczak, rzecznik prasowy komendanta stołecznego policji. Wiąże się to przede wszystkim z przygotowaniem zarówno od strony bezpieczeństwa typowo w ruchu drogowym, ale także od strony chociażby zabezpieczenia pirotechnicznego, gdzie konieczne są takie badania. Musimy mieć stuprocentową pewność, że osoby korzystające z tej drogi, czyli w tym przypadku prezydent Trump oraz osoby, które razem z nim przybyły, że mogą swobodnie i bezpiecznie przejeżdżać. Jeżeli nie będziemy mieli takiej gwarancji, to niestety nie będzie mógł być możliwy przejazd. Rzecznik komendanta stołecznego policji dodaje, że utrudnień należy się spodziewać również na Wisłostradzie, ulicy Żwirki i Wigury oraz Alejach Jerozolimskich, a bieżącą sytuację możemy sprawdzić korzystając ze specjalnej infolinii. To są te miejsca, w których możemy spodziewać się utrudnień, ale pamiętajmy o tym, że zamykając jedne odcinki dróg, zamykając te ulice dojazdowe do nich, jednocześnie pojawiają się korki w innych miejscach. Dlatego też apelujemy o to, żeby korzystać m.in. z infolinii, która została przygotowana specjalnie na ten moment. Jest to numer 22 60 380 38. Jest to infolinia, którą obsługują policjanci Komendy Stołecznej Policji, gdzie możemy uzyskać te bieżące informacje związane z utrudnieniami. Bezpieczeństwa na ulicach Warszawy pilnuje dzisiaj kilka tysięcy policjantów. Komenda Stołeczna Policji nie odnotowała dotąd żadnych poważnych incydentów związanych z wizytą Donalda Trumpa i szczytem Trójmorza. W pełni wyposażona tarcza antyrakietowa na terenie naszego kraju już w 2022 roku. Polska i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie w tej sprawie. Stany Zjednoczone na mocy porozumienia niezwłocznie przedstawią ofertę zakupu systemu rakiet Patriot. Jak mówi minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, dostarczona przez Amerykanów technologia będzie dostosowana do polskich potrzeb z możliwością rozwoju w naszym kraju. Chodziło o uzyskanie możliwości technologii do rakiet Skypeceptor i do radaru dookólnego. Te dwie kwestie wymagały specjalnej zgody Stanów Zjednoczonych i były przedmiotem kilkakrotnych rozmów w ostatnich miesiącach. Minister dodaje, że system antyrakietowy, jaki zakupią Polacy, jest odpowiedzią na rosyjski system Iskander. Rakiety Iskander, które zagrażają Polsce i które muszą być skutecznie zwalczane przez rakiety Patriot. Stąd te negocjacje, żadna inna armia świata dotychczas nie miała możliwości osiągnięcia, uzyskania rakiet Patriot w konfiguracji szczególnie dobranej i dostosowanej do wymogów, jakie stały przed daną armią. Cztery jednostki systemu Patriot, które zostaną umieszczone na terenie Polski, to podstawowy element tarczy antyrakietowej wschodniej flanki NATO. Marcin Chmielnicki, Polskie Radio 24. Pogoda dziś w kraju na ogół słonecznie, tylko na północnym wschodzie okresami chmury i przelotny deszcz. Ciepło, ale upałów nie będzie. Od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 24 na Dolnym Śląsku. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 7 minut po godzinie 12 w kalendarzu czwartek, 6 dzień lipca, słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Nasz program dziś w przeważającej części poświęcony wizycie prezydenta Ameryki w Polsce. Prezydent Donald Trump w Polsce. W tej chwili na Zamku Królewskim w Warszawie z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa trwa szczyt Trójmorza, czyli spotkanie przywódców i reprezentantów 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Za kilka minut, o 12.15, prezydent USA ma spotkać się z prezydentem Republiki Chorwacji Kolindą Grabar-Kitarowicz. Natomiast o godzinie 13.00 szefowie delegacji państw Trójmorza, a także tłumnie zgromadzeni na Placu Krasińskich warszawiacy wysłuchają wystąpienia amerykańskiego prezydenta. Na Placu Krasińskich już bardzo, bardzo duży tłum, chociaż do wystąpienia amerykańskiego prezydenta pozostała jeszcze mniej więcej godzina. Tymczasem w Warszawie, równolegle do szczytu Trójmorza i do wizyty amerykańskiego prezydenta, odbywa się Global Forum. Na miejscu jest Michał Strzałkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry. Przypomnijmy w kilku słowach założenia spotkania i najważniejsze tematy. Tak, tutaj w hotelu Sofitel Victoria przy Placu Piłsudskiego jest już bardzo wielu ludzi, tych, którzy wezmą udział w panelach i tych, którzy będą tych paneli słuchać. Taki podtytuł tego Global Forum, tej edycji, tego spotkania to Silna Europa dla silniejszego partnerstwa transatlantyckiego. No i panele przede wszystkim właśnie dotyczą współpracy w regionie Europy Środkowej, w ogóle współpracy w ramach Unii Europejskiej, a także właśnie tych relacji transatlantyckich, amerykańsko-unijnych. Te główne panele dopiero około godziny 14:15. Teraz wszyscy czekają także na przemówienie Donalda Trumpa. Będzie ono tu transmitowane i zaraz potem rozpoczną się panele, gdzie będzie to także komentowane. Ale to jest właśnie miejsce, gdzie można zebrać komentarze do tego, co już się wydarzyło i tego, co jeszcze się wydarzy w ramach tej wizyty. Ja Bartosza Wiśniewskiego, kierownika Biura Badań i Analiz w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, zapytałem o to, jakie jego zdaniem znaczenie ma udział Donalda Trumpa w spotkaniu inicjatywy Trójmorza. Każda dyplomacja szuka sukcesów. Wydaje mi się, że udział w inicjatywie czy w spotkaniu z inicjatywy Trójmorza, a więc państw położonych między Morzem Bałtyckim, Adriatykiem a Morzem Czarnym, taki sukces może dać. Natomiast najważniejszym punktem tej wizyty, poza oczywiście spotkaniem z prezydentem Dudą i rozmowami między delegacją amerykańską a polską w formacie dwustronnym, jest przemówienie prezydenta Trumpa na Placu Krasińskich, ponieważ to jest pierwsze i najważniejsze przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych poświęcone polityce zagranicznej, wygłoszone poza Stanami Zjednoczonymi. W tym sensie będzie to przemówienie programowe, skierowane nie tylko do odbiorcy polskiego, nie tylko do odbiorcy środkowoeuropejskiego czy trójmorskiego, ale w ogóle do społeczności międzynarodowej, do partnerów, z którymi Trump spotka się w Hamburgu, do kanclerza Merkel, prezydenta Putina, przewodniczego z Xi Jinpinga i wielu innych. Wydaje mi się, że właśnie ten punkt wizyty będzie przyciągał uwagę światowej opinii publicznej bez wątpienia. Jest oczekiwanie i nie tylko w Polsce jest takie oczekiwanie, ale także w wielu miejscach Europy Środkowej czy Zachodniej, że w przemówieniu na Placu Krasińskich Donald Trump potwierdzi, że artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli słynny artykuł muszkieterów, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, wciąż jest dla Ameryki tak samo ważny jak dla innych członków sojuszu. Robert Pszczel, dyplomata w kwaterze głównej NATO, wieloletni dyrektor biura NATO w Moskwie, przekonywał mnie, że Sojusz Północnoatlantycki to niezmiennie obowiązujący pakt. I nie trzeba tak naprawdę ciągle się zapewniać nawzajem, że to, co kiedyś uzgodniono i zapisano, obowiązuje. No można powiedzieć tak, no oczywiście nigdy dobrych rzeczy nie, zawsze jest za mało. Natomiast mówiąc już zupełnie bardzo poważnie, bo to są poważne kwestie, no nie ulega wątpliwości, że Stany Zjednoczone są kluczowym państwem sojuszu i w tej sprawie się nic nie zmieniło od 1949 roku. I nikt nigdy nie kwestionował znaczenia i absolutnie pełnej wiarygodności artykułu 5. Chciałem przypomnieć, że prezydent Trump niedawno na spotkaniu, o ile pamiętam, z prezydentem Rumunii w Waszyngtonie, jak najbardziej potwierdził. Zresztą była też deklaracja niedawno, która przeszła głosami chyba 100-1, 100-0, tak? W NATO amerykańskim. Więc znaczy, my w NATO nie mamy żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o wiarygodność artykułu 5 i tym samym amerykańskiej tutaj gotowości do realizowania go. Trzeba też przypomnieć, że pierwszy raz został aktywizowany artykuł 5 w kontekście no de facto reakcji na to, co się stało w Stanach, czyli sojusznicy już udowodnili, że dla nas artykuł 5 jest istotny. Natomiast jeszcze ważniejsze chyba są po prostu czyny. I tutaj no, to nie jest żadna retoryka, tylko to są fakty. Jednak administracja prezydenta Trumpa wystąpiła o znaczące zwiększenie środków na obecność amerykańską w Europie. Zresztą ta obecność, rozmawiamy w tej chwili, ona już jest faktem również w naszej części, czyli to, co my nazywamy w NATO, ten Enhanced Forward Presence jest faktem. Ono już te grupy batalionowe osiągnęły zdolność bojową. I to jest to, co jest naprawdę najważniejsze. Natomiast oczywiście, jak mówimy o wielkiej polityce, to nie ulega wątpliwości, że każde wystąpienie stosunkowo jeszcze, można powiedzieć, nowego prezydenta o kwestiach polityki bezpieczeństwa europejskiej ma znaczenie i będzie bacznie no, śledzone, obserwowane. No i oczywiście potem będą dalsze spotkania, także oczekiwania są bardzo raczej powiedziałbym pozytywne, no ale mówię przed wystąpieniem, także wszyscy będziemy mogli się przekonać, bo ja nie wiem, co będzie w przemówieniu, ale zakładamy, że będą same pozytywne oczywiście rzeczy.
To użycie artykułu 5, o którym wspomniał Robert Pszczel, to była sytuacja po ataku na World Trade Center w 2001 roku. Dziś artykuł 5 coraz mocniej trzeba zatem rozumieć nie tylko jako ubezpieczenie od ataku konwencjonalnego, ale także terrorystycznego, hybrydowego czy cybernetycznego. Michał Strzałkowski ze spotkania Global Forum. Dziękuję bardzo. Prezydent Donald Trump w Polsce. 13 minut po godzinie 12, za mniej więcej godzinę, rozpocznie się wystąpienie prezydenta USA Donalda Trumpa na Placu Krasińskich w Warszawie. A w studiu goście: Anna Gwozdowska, Tygodnik Wprost, dzień dobry. Bartłomiej Radziejewski, Nowa Konfederacja, dzień dobry. Dzień dobry. I Józef Orzeł, publicysta, szef Klubu Ronina, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, czy to, co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy do tej pory po spotkaniu prezydentów, po szczycie Trójmorza, wskazuje, czy może wskazywać, na ile to ta dzisiejsza wizyta wpłynie na relacje polsko-amerykańskie? Anna Gwozdowska. Ja słucham tej konferencji prezydentów i mam wrażenie, że Donald Trump, tak jak często publicyści amerykańscy podkreślają, jest bardzo konkretny. On specjalnie nie owijał w bawełnę. Oczywiście dziękował Polakom, polskim żołnierzom za obecność w Iraku i w Afganistanie, Polonii za to, że na niego zagłosowali, ale przede wszystkim powiedział, że Amerykanie będą wspólnie z Polską bronić pokoju i bezpieczeństwa w tej części świata, czyli w Europie Środkowo-Wschodniej. To była taka mocna deklaracja, mimo że później na pytanie dziennikarza z sali o to, czy rozmawiano o gwarancjach, to znaczy, czy Amerykanie zagwarantują nam to bezpieczeństwo w jakiś taki konkretny sposób, powiedział, że o gwarancjach nie rozmawiano, chociaż no, w domyśle taką gwarancją jest sama obecność kilku tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce. Józef Orzeł, jak pan ocenia to, co do tej pory zostało powiedziane? To, co zostało teraz powiedziane, to jest nic nowego, bo to się dzieje od pół roku, albo trochę więcej. I jeżeli na coś czekam, to na zupełnie inny tekst. Bo to, co już jest załatwione, albo inaczej, jest w procesie zmiany załatwiania, bo to nic nie jest szybko i krótko, to są rzeczy następujące. Uniezależnienie Polski od starej Europy czy od nacisku starej Europy na nas i od nacisku Rosji, także w energetyce, także jeśli chodzi o gaz, i tu żadnego kłopotu nie będzie, to już jest kwestia biznesu, a nie polityczna, co Trump wyraźnie powiedział, teraz to już firmy będą załatwiały. My cały czas o tym mówimy jako o procesie politycznym i zupełnie niepotrzebnie, bo to po prostu schodzi już na poziom biznesu. Po drugie, bezpieczeństwo wojskowe, i tu obecność Amerykanów będzie rosła. Można się spodziewać prędzej czy później drugiej brygady amerykańskiej i można się spodziewać, i to raczej szybko, to znaczy myślę o jakiejś perspektywie półrocznej, i także rozbudowywania tutaj, czy tworzenia baz amerykańskich. I na pytanie, nie powiem kogo, do kogo, czy Amerykanie przyniosą jakąś bazę z Niemiec tutaj, odpowiedź była taka: a znowu chciałbyś Niemcom dać przytyczka w nos, a to nie o to chodzi. Tu będą magazyny, tu będą stałe miejsca pobytu Amerykanów, tu będą cała infrastruktura, to w końcu będzie właśnie baza. I rzecz trzecia, wizy. To jest rzecz symboliczna i praktyczna zarazem. Ja do symbolicznej nie przywiązywałbym specjalnie wagi, jest to kwestia praktyczna. Tu myślę, że Amerykanie będą w dalszym ciągu, tak jak poprzedni prezydenci, postępować zgodnie z własnymi procedurami. A to, na co czekam, to jest w przemówieniu Trumpa za godzinę, to czekam na wyraźne teksty o wspólnocie Polski i tego tam Międzymorza, Trójmorza, czy jakkolwiek to nazwać, i Ameryki, jeśli chodzi o wspólne wartości, jeśli chodzi o dekalog, szczególnie jeśli chodzi o religię. I to, wydaje mi się, będzie główną i centralną rzeczą. Jeśli chodzi o wizję, dotąd ani słowa na ten temat nie powiedziano. Współpraca militarna, współpraca gospodarcza jak najbardziej. Bartłomiej Radziejewski, które wątki panu wydały się szczególnie istotne? Ja nie miałem możliwości śledzić na bieżąco tego szczytu Trójmorza. To jedynie bazuje na
doniesieniach prasowych, więc tutaj nie będę specjalnie szczegółowym komentatorem. Natomiast no, póki co nie wychwyciłem, wyprowadźcie mnie Państwo z błędu, zwłaszcza Pani redaktor mówiła o wysokim poziomie konkretu, jakiegokolwiek specjalnego konkretu póki co, no bo jako żywo stwierdzenie, że Ameryka wspólnie z krajami, z Polską i innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej będzie dbać tutaj o bezpieczeństwo, no nie jest niczym nowym, no to wynika po prostu z NATO, z artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego. Tu się nie zgodzę, ale to do tego nawiążę, jeśli pan pozwoli. No to jest bardzo ogólna polityczna deklaracja, która jest tylko podkreśleniem stanu faktycznego, czy też można ją rozpatrywać w kategoriach rozwiania wątpliwości co do tego, czy Amerykanie nadal zamierzają angażować się w NATO, no ale wprowadźmy też takie przypomnienie elementarnych faktów i mechanizmów w tym wszystkim, bo owszem, Donald Trump radykalniej niż ktokolwiek inny, jeżeli chodzi o establishment, no, jeżeli chodzi o prezydentów amerykańskich, wysokich polityków amerykańskich, mówił o potrzebie zmian w NATO, o tym, że jest organizacją przestarzałą i tak dalej, no ale Ameryka nie może tak po prostu się wycofać z największego sojuszu w historii świata, którego jest lokomotywą i od którego zależy jej wiarygodność. Oczywiście najbardziej brutalne jest to, że Trump miał rację, mówiąc, Infomałpa, że ekstra portfel, przestrzegamy państwa przed antysowieckiej, dziś Związku takimi firmami, które biorą na lichwę, bo tak swojego poprzedniego wielokrotnie na miesiąc, na dwa miesiące nawet za darmo, to oni wam nigdy nie dadzą. To jest oszustwo. To jest nieporównywalne. Oni dadzą chętnie dwa razy tyle biorąc, albo na miesiąc biorąc plus 450 zł, albo przekierują was do innego banku, który weźmie od was dwa razy więcej i wtedy to już nie oni. To taka robota. Ale to jest prawda, którą Trump powiedział. Nie zmienia to faktu, że proste jakieś zaprzestanie gwarantowania bezpieczeństwa krajom NATO, w tym krajom Europy Środkowo-Wschodniej, byłoby dla Ameryki po prostu katastrofalne. Ja to wzięłam już łapką, mało nie nacisnęłam, proszę państwa, na to. Jakaś ale patrzę, agresja, ale za miesiąc, na 30 dni, 450 plus, to oni bardzo chętnie się na to już zgodzili, ale ja nie nacisnęłam konia i zrobiłam. W Azji, ja myślę, zaraz was to sprawdzę, czy wy w ogóle dajecie na te 61 dni, bo jest taka opcja, że dają za darmo 2000 na przykład. To tak samo jak Getting Bank. 2000 daje darmo i tak patrzę się, że tam stare dziady same siedzą. Ja mówię, no takiemu to może, jak on 100 lat pracował, to przydzielą, ale na pewno nie komuś, komu jest potrzebne. Także to nie ma akcentu Bożego, nie jest to jakieś uczciwe, nie jest to sprawiedliwe. Jeżeli Donald Trump, co mnie to obchodzi, niech sobie dają starym dziadom. Entuzjastyczne przyjęcie, to na pewno się nie rozczaruje. Plac Krasińskich, gdzie już niebawem pojawi się prezydent Stanów Zjednoczonych, ten plac jest już wypełniony po brzegi o godzinie 12. Zostały zamknięte wejścia na plac Krasińskich. Nie wszyscy zdołali wejść tutaj właśnie w obręb placu. Nie wszyscy byli z tego powodu zadowoleni, ale ci, którym udało się dostać na plac, w tej chwili już teraz wiwatują na cześć amerykańskiego prezydenta. Mają ze sobą specjalne transparenty, biało-czerwone i amerykańskie flagi. Atmosfera rzeczywiście takiego święta, ciekawości, no i oczywiście oczekiwania na amerykańskiego prezydenta, który lada chwila się tutaj pojawi. To Plac Krasińskich będzie areną tego, co się będzie działo za chwilę. Donald Trump po raz pierwszy publicznie przemówi do warszawiaków, Polaków i Europejczyków. Wszyscy jesteśmy tutaj bardzo ciekawi, jakie słowa do nas skieruje amerykański prezydent. To miejsce wybrane na to przemówienie nie jest przypadkowe. Miejsce związane bardzo mocno z historią Warszawy, więc tych odniesień historycznych z pewnością w przemówieniu amerykańskiego prezydenta nie zabraknie. A wystąpienie amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa rozpocznie się za niespełna godzinę. Na Placu Krasińskich jest reporterka Polskiego Radia 24, Ewa Wasążnik. Prezydent Donald Trump w Polsce. W naszym studiu przypomnę gościa Anna Gwozdowska, tygodnik w Polsce.
wprost Bartłomiej Radziejewski, Nowa Konfederacja i Józef Orzeł, szef klubu Ronina. Rozmawiamy o zawartości konkretów w wypowiedziach Donalda Trumpa. Pani redaktor twierdzi, że te wystąpienia, które usłyszeliśmy do tej pory, były bardzo konkretne. Nie do końca zgadza się z tym Bartłomiej Radziejewski. Pani redaktor. To może ja wytłumaczę, o co mi chodzi. To znaczy, ja po prostu już od dłuższego czasu obserwuję to, co robi Trump i jak to jest komentowane w Ameryce. Rozmawiałam niedawno z takim znanym amerykańskim politologiem George'em Friedmanem i on zwrócił moją uwagę na to, że Amerykanie, czyli nowa administracja Donalda Trumpa, bardziej koncentruje się na stosunkach dwustronnych w Europie niż na takich ogólnych deklaracjach, że zawsze będziemy bronić całej Europy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. I to się moim zdaniem potwierdza i potwierdziło również dzisiaj w Warszawie. To znaczy, zauważmy, że w Brukseli Trump nie powiedział, że Amerykanie zareagują w ramach artykułu 5 i obronią całą Europę, jak tylko coś złego zacznie się dziać. Natomiast powiedział to w obecności prezydenta rumuńskiego w Waszyngtonie. Powiedział mu, że Amerykanie traktują ten artykuł 5 poważnie. I ta deklaracja dzisiejsza, że będą bronić Europy Środkowo-Wschodniej wspólnie z Polską między innymi, moim zdaniem jest kontynuacją tej polityki i potwierdza moim zdaniem bardzo ważną zmianę w polityce zagranicznej amerykańskiej, która zresztą cały czas, jak wszyscy twierdzą, się tworzy. Ona nie jest chyba jeszcze do końca sformułowana. W każdym bądź razie uważam, że ten sojusz polsko-amerykański czy rumuńsko-amerykański na naszych oczach się wzmacnia i powstaje, a cała ta strona gospodarcza dzisiejszego szczytu, czyli fakt, że Amerykanie chcą tu sprzedawać gaz i zauważyli te 150 milionów konsumentów 12 państw Trójmorza, świadczy o tym również, że te wojska ich stąd tak szybko nie wyjadą, no bo jeżeli oni chcą tu robić takie wielkie interesy, no to wojska amerykańskie również powinny tutaj z ich punktu widzenia być. Więc ja uważam, że to jest po prostu wyraźna zmiana w polityce amerykańskiej. Tego, co sama pani powiedziała, jeśli można krótkie adwokatem, że to jest potwierdzenie jedynie, prawda? Więc mówienie o tym, że doszliśmy do jakiegoś nowego poziomu konkretu, to chyba... Nie, no to jest kolejny krok. Za dużo. To jest kolejny krok. Bartku, kolejny krok w tym jak sensie, będzie druga brygada amerykańska, będziesz miał konkret, a ona wejdzie naprawdę szybko. Ale rozmawiamy o tym, co dzisiaj zostało powiedziane, a dzisiaj nie zostało powiedziane nic nowego. Dzisiaj na razie nic specjalnego nie zostało powiedziane, ale to właśnie dlatego, że dokonuje się zmiana, nie powiem o 180 stopni, bo to w ogóle nie na tej płaszczyźnie dokonuje się zmiana. Jeżeli popatrzymy na to, co się działo przedtem za Obamy, to Ameryka razem z Unią, szczególnie starą, czyli całą Ameryka, szły w stronę tego, co się nazywa globalizmem, Ameryka. Dziękujemy.